Szymon! Szymol! Besser! Debiutant w organizacji Fame bez koszulki prezentuje swoją formę fizyczną. A ile wniósł na wagę Szymol Besser? 96,200, a więc wypełniony limit wagowy, limit umowny do 98 kg, jeśli chodzi o Szymola. A my zapraszamy na scenę jego przeciwnika. Dawid Ginold Rzeźnik! Ginold, jest na scenie, jest też doping publiczności. A ile na wagę wnosi Ginold? Oficjalna waga Ginolda to 97,700, a więc limit 98 kg wypełniony. Czas na face to face. Szybciutko, bardzo szybciutko. Pierwsza runda, no kawał. Szybciutki będziesz. Dobrze, panowie, jeszcze boksterskiego powyższości. Szymol, to jeszcze ostatnie słówko przed jutrzejszym pojedynkiem. Ginold tutaj wypowiedział kilka słów i one były szybciutkie, króciutkie i jutro zapowiedział, że skończy się tak pojedynek. Jaka jest twoja riposta? Odpowiedź na te słowa dosyć mocne Ginolda. Ale oczywiście, że skończy się w pierwszej rundzie pojedynek. Bardzo szybciutki knockout będzie na Ginoldzie. Widzę go już od początku dnia w hotelu, że przestraszony chodzi w kapturze, wzrok w dół, więc będzie szybka walka. Jest kilkadziesiąt godzin do walki. Teraz możesz nam zdradzić, czy te wszystkie twoje wypowiedzi o tych wielkich imprezach w trakcie przygotowań to była prawda, czy jednak więcej czasu spędzałeś na sali treningowej? To się okaże oczywiście w oktagonie. Cały czas enigmatyczny. Szymol, dziękujemy serdecznie, ale jeszcze czas na słówko od Ginolda. Pewny siebie jesteś, masz wsparcie pijany publiczności. Jest chyba jeszcze, pijany jest. Dziękuję bardzo, mam wsparcie. Bardzo wszystkim dziękuję za takie przywitanie. Jutro wchodzimy i rozpierdalamy farmazoniarza, co pierdoli, że cały dzień chodzę i się go boję. O, proszę bardzo. Mocne słowa ze strony Ginolda. Dziękujemy serdecznie, Szymol i Ginold. A rozstrzygnięcie tego pojedynku, tego konfliktu zobaczymy już jutro w klatce organizacji podczas gali z numerem 16. Natomiast czas zmierzyć i zważyć.